Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Przed nami już tylko ostatnia prosta. Zaczynamy czwarty tydzień Adwentu i rozważania o miłosierdziu Bożym. Przypomnę, że przez cały Adwent rozważamy słowa z dzienniczka siostry Faustyny z punktu 180. Dziś kolejna, następny fragment. Trzecim przymiotem jest miłość i miłosierdzie. I zrozumiałam, że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaje we wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu. I tu poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że tak naprawdę wszystkie nasze poprzednie rozważania ostatecznie podprowadzały nas pod temat miłosierdzia. Mówiliśmy o tym, że bez szczególnej łaski grzeszny człowiek nie może stanąć przed świętym Bogiem, że między nami po prostu zionie ogromna przepaść, ale jest ona wyrównywana przez Boże miłosierdzie. Mówiliśmy również, że Pan Bóg, będąc sprawiedliwy, nigdy nie rezygnuje z miłosierdzia, że te dwa przymioty nieustannie się przenikają, a ostatecznie miłosierdzie Boże przekracza sprawiedliwość, nie przekreślając jej oczywiście. A jak jest z miłością i z miłosierdziem? Myślę, że wielu z nas może mieć problem z rozróżnieniem tych właśnie przymiotów. Obrazowo moglibyśmy to wyjaśnić na przykład w ten sposób, że miłość Pana Boga jest tak wielka i jest jej tak dużo, że po prostu się z Niego wylewa. I ten wylewający się na cały świat nadmiar miłości jest właśnie Bożym miłosierdziem. Miłosierdzie wynika, wypływa z miłości, jest czynem miłości. Wszystko to, co uczynił Pan Bóg, jest właśnie aktem Jego miłosierdzia. To, że Cię stworzył, jest aktem Jego miłosierdzia. To, że podtrzymuje Cię przy życiu, jest aktem Jego miłosierdzia. Stał się człowiekiem, chodził po tej ziemi, uzdrawiał, nauczał, aż w końcu przyjął śmierć, abyś Ty miał życie w pełni. Zmartwychwstał, pozostał z nami w sakramentach świętych. Nasz Bóg jest Bogiem akcji, nieustannej, wielkiej akcji, bo jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. To jest jedno wielkie szaleństwo miłości. A najpełniej widzimy to właśnie w Jego przebaczeniu i w odkupieniu na krzyżu. Siostra Faustyna używa ciekawych słów na określenie miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże jest nieprzebrane, niezgłębione, niezmierzone, niepojęte. Często porównuje je do oceanu. I myślę, że to może być pomocne wtedy, kiedy tak nie do końca ufamy i wierzymy w Boże miłosierdzie. Gdzieś w tych naszych rozważaniach pojawił się już taki wątek, że zdarza nam się mierzyć Pana Boga naszą własną miarką. I dlatego często pojawiają się w nas takie myśli, że Pan Bóg mi nie przebaczy. Albo nie może mnie tak całkowicie kochać. No może trochę mnie kocha, ale tak totalnie to nie może, bo ja jestem słaby, mam różne wady. Wyobraź sobie wtedy, że stoisz z tą swoją słabością, z tym swoim grzechem, z tym wszystkim, z czym sobie nie radzisz, z cierpieniem, na brzegu ogromnego oceanu. I tak po horyzont, po prostu nic innego nie widać, tylko ten ocean. Wyobraź sobie, że jest to ocean Bożego miłosierdzia. Możesz tam wejść, zanurzyć się właśnie z tym wszystkim, co przeżywasz. Miłosierdzie Boże jest o wiele większe niż Twój grzech, niż Twoja słabość. Kolejnym porównaniem, jakie możemy zobaczyć w dzienniczku, jest ogień. Pan Jezus wielokrotnie mówił: palą mnie płomienie litości, palą mnie płomienie miłosierdzia. Mówił też, że gdy człowiek przychodzi do Niego ze skruchą, to jego grzech od razu znika, jak źdźbło wrzucone w ogień. Dlatego nie powinniśmy się bać przychodzić do Pana Boga z naszym grzechem. Tak naprawdę nasza skrucha, nasze uniżenie rozkłada Go na łopatki. On ma słabość do grzesznika. Posłuchajcie, co kiedyś powiedział świętej siostrze Faustynie. Dlatego, że tak wielką nędzą jesteś, odsłaniam Ci całe morze miłosierdzia mojego. Takich dusz jak Twoja szukam i pragnę, ale mało ich jest. Twoja wielka ufność ku mnie zniewala mnie do ustawicznego udzielania Ci łask. Masz wielkie i niepojęte prawa do mojego serca, boś córką pełnej ufności.
Nie zniosłabyś ogromu miłości mojej, jaką mam ku Tobie, gdybym Ci tu na ziemi odsłonił w całej pełni. Miłość i miłosierdzie moje nie zna granic. To jest, kochani, naprawdę dobra nowina dla nas. Siostra Faustyna mówi, że miłosierdzie jest największym przymiotem Pana Boga. Ale nie mówi tego dlatego, że jest większe niż Jego mądrość, niż Jego świętość czy sprawiedliwość. Wszystkie przymioty Pana Boga są równie doskonałe. Ale to człowiek najbardziej potrzebuje i najbardziej doświadcza Bożego miłosierdzia. I powtarzając jeszcze za naszą świętą, wieczności nam nie starczy, aby zgłębić Boże miłosierdzie. Przybywanie z Nim to będzie nieustanny zachwyt, wciąż świeży, nowy zachwyt nad Jego miłosierdziem. Na ten ostatni tydzień Adwentu życzę Wam, kochani, wielu łask. Już za kilka dni, już niedługo wydarzy się to, na co tak bardzo czekamy. I niech to będzie czas dobrego przygotowania się na przyjście Pana. Z Panem Bogiem.